Dzień dobry Państwa, nie tak blisko, ja mam lęki społeczne, po rudym chyba. Dzień dobry, z tej strony Główka. Dzisiaj będziemy grali w utrudnione karne. Siódemkę, nie? Tak, to worlikową siódemkę, utrudnione karne będziecie mieli w następnym odcinku, jak zostawicie 0 lajków i minus 5 komentarzy. Tak o, przedstawiam Wam Lenę. Dzień dobry! Patryk. Cześć. No i oczywiście rzeź. Aha! Niestety nie mamy pogody. Mamy tutaj zawodową zawodniczkę. A tu mamy zawodowego zawodnika? Tak, gram piłkę odkąd pamiętam. 10 lat, coś takiego. A ma 9 lat. Ale ma 9 lat. Czyli 10 lat doświadczenia, a ma 9 lat. Zaraz zaczniemy grać w Orlikową siódemkę, a tymczasem pamiętaj, by oglądać do końca, bo w tym filmie ogłosimy, kto zdobędzie od nas piłkę Adidasa. W poprzednim odcinku razem z Wektorem ogłosiliśmy konkurs na piłkę Adidas Al Rihla. A dzisiaj powiemy, kto ją otrzyma i powiemy, co zrobić, żeby zdobyć następną piłkę. Dobra, przedstawmy, jak się gra w tę Orlikową siódemkę. Mamy 7 pól. Pierwsze pole to jest rzut rożny, Główka za prezenterem. Najłatwiejsza chyba ze wszystkich. Strzał w słupek. Strzał w słupka, słupek. Też bardzo proste. Tak. Trzecie. Teraz strzał w okienko. Tak. Otóż. To jest tylko oczywiście próba. Ja nie robię tego na serio. To jest czwarte, co to jest? To jest strzał w poprzeczkę. Też proste. Teraz? Dobra, tutaj była dyskorolka. Kładziesz piłkę na dyskorolkę i uwaga, piłka musi wlecieć do bramki, zanim odbije się od ziemi. Dobra. Przedostatnie? Rzut karny. Dajmy na to, że ja jestem po Główce, ja jestem bramkarzem i Główka strzela. Nie! Aj, nie obroniłem. I ostatnie, też najprostsze. I w tym momencie Główka wygrał. Dziękujemy, koniec odcinka. Było miło, zapraszamy na kolejny odcinek. Tak jest, na raz. To jest cały challenge. Kto pierwszy go wykona, wygrywa, powiedzmy, torebkę cukierków z Biedronki i herbatę. Ale zimną herbatę. Herbatę na zimno, bo dzisiaj jest tak gorąco, że wystarczy nam na zimno. Jest jeszcze jedna zasada. Jeśli trafimy w słupek lub poprzeczkę, losujemy utrudnienie lub ułatwienie. Tam będą plus 2 pola, plus 1 pole, albo minus 1 pole, albo strzelaj z tamtego wieżowca na krowie. No już strzelałem stamtąd, bardzo proste wyzwanie, także polecam każdemu. Mamy trochę duży wiatr, więc jest ciężko. Dawaj. Ups. Nie trafiła. Niezaliczone. Niezaliczone, nie? To już po kolejce. Dlaczego? Nie. No to teraz Patryk. To jest akcja! O kurde. Tak, to jest leci akcja! Dalej. To te 10 lat doświadczenia w wieku 9 lat to... Dokładnie. To ja już zaraz na jednej kolejce nas pokona. Ale to jest tak, że kto wygrywa, to już koniec przelędu, tak? Tak. No dobra. No to nic nie pogramy. Uwaga, uciekaj! Oj, tym strzałem postraszył gołębie na stadionie. Dobra, myślałem, że w jednej kolejce nas załatwi. EA Sports. It's in the game. Wkręcę albo nie wkręcę? Wkręcę. Ha, wkręciłem was, nie wkręciłem. Ktoś chce się napić? Bo tak sucho. Michał teraz losuje, cofnij się o 2 pola i wróci do domu. Dobra, czekaj, żeby nie było, bo ja tu losuję. Wiem, ja czekam. Ja tylko tutaj vloga robię. Cofasz się o 1 pole, no jestem na polu numer 1, co mówiłem. Głowa, czas na głowę. Z tej piłki jeszcze nie strzelałem, może być naprawdę ciężko. Ej, ale zobacz, to dzięki temu wiatremu. Kto co, komu czemu. Patrz, kopię tam. Mogłeś mocniej. Ja myślałem, że wiatr, ale akurat się skończył wiatr. Ale pomyślałem sobie, że ten challenge będzie trwał za długo, więc po prostu będę teraz otwierał oczy przed każdym strzałem. Wcześniej was wkręciłem, że wkręcę, nie? Ale teraz was nie wkręcam, bo teraz wkręcam. Kur... Kolejny strzał. Kolejny los. Czy taki będzie los Michała Brzezickiego? Zamieniasz się z kimś polami. Ciekawe, z kim mogę się zamienić. Patryk, zamieniam się z tobą. Też już poszedł na róg. Już poszedł na róg. No to ja już okieneczko. Zaczął dobrze, ale znowu jest na... Co? Kurde, dobry gość. Taki zamaskowany, chowa się, nic prawie nie widzi. Zimno jest po prostu. On już wraca do mnie. To okno, tutaj. Za tą taśmę daliśmy 5 zł. 6,99. Lecimy tutaj. Taka no, ale blisko sytuacja. Lena, pokaż, jak to się robi. O! Jest. O, ale wkręcił! Ale to wiatr ci pomógł, czy to skill? Skill. Magic. Prawie. Skill. Ale teraz w końcu kopię swoją piłką. A my się znamy z tą piłką od mojej 18. Płacisz za to. Ona mnie nie zawiedzie. Łooo, wiesz, wjechało do bramki. Lena, powiedz, dlaczego jesteś jeszcze na pierwszym, a nie, jesteś na drugim polu. Dobra, to przepraszam, no przepraszam. Ej, idź pan w ch... Ja wam pokażę. Myślałem, że będziesz kopał. Freestyle futbal. To teraz ja strzelę Panu Bogu w okno. Masz piłkę? No właśnie, jakaś piłka. Czy bez piłki kopiesz? Nie, właśnie bez piłki, bo myślałem, że będzie fajnie. Wyobraźcie sobie, że leci. Pa! Nie! Ale weszło. Idealnie odbiło się od spojenia. Wróciło. Zrobiło, wiesz, tam podwójne knuklebale. No. I wleciało, nie? Ja przy okazji jeszcze nie patrzyłem na to. To tak, na nagraniu będzie widać. Dobra, patrz na to. Czekaj. Co? Wleciało? Miałeś czekać. Nie! Jak mogliście zauważyć, nawet nie cieszyłem się z tego strzału w słupek, bo po prostu ja wiedziałem, że to się stanie. A teraz okienko. O nie, słupek. Dobra. Zamieniasz się z kimś polami. O nie! To jest dalej niż okno. Wszyscy na okno, ale musi się zamienić. No to z Leną się zamienią. Lena, na okienko! Ostatni raz taką wichurę pamiętam w 73, jak krowy latały po niebie. Normalnie sobie szedłeś na zakupy i nagle patrzysz, o krowa, tak? Okay. Dobra, zaczynam strzelać, zrobię to sam. Nie potrzebuję nikogo do nagrywania mnie, bo zobacz, piłka, słupek, łap. Weszło, ale weszło. Oj, cofasz kogoś, cofasz kogoś o jedno pole. Patryk! Patryk! Masz największy potencjał, żeby wrócić. Kurde, co za pogoda. Ale dajemy radę. Fryzura mi się popsuła. No, o, teraz możesz iść na podryw. Cześć, Główka. Jak ty nie dobrze znasz. Ty też czekasz na zielone? Wiesz, to jest podryw na pasach, nie? A, podryw na pasach. A ja znam inny podryw na pasach. Czy to twoje zwłoki? Stąd poprzeczkę. Patrz, Lena była nie najdalej, tylko teraz jest najdalej, a wcześniej nie była najdalej. Nope. Kurde, się blisko. Bo jaki knuklebal. Ale ej, na kulbol był. Spadła. Spadła, nie? Spadła. Pst. Jest. Ło. Jeszcze jaka brama! Ty, ona do nas niszczy! Nie? Jestem hardcore! Na dwa! Ja się wystraszyłem. No, a teraz Patryk. Patryk, co tam? No tak dobrze ci szło! No nie mam pojęcia. Presja. Nie jest za ciekawie, bo zbierają się kumulonimbusy, a to zwiastuje burzę z piorunami. Mamy ze sobą takie mikrofony podczepione. I jestem idealnym piorunochronem, także muszę uważać nie tylko na to, czy deszcz pada, czyli muszę uważać też, żeby omijać pioruny. O, tutaj właśnie piorun strzelił. I tam. I tu. Ale dobra. I kolejny. O, ja pierdzielę. Widzieliście jak blisko? Najlepiej się strzela swoją własną piłką, bo znacie jej środek ciężkości, wiecie ile waży, jaka jest napompowana i oczywiście musicie strzelić z całej siły, bo to jest klucz do tego, aby trafić poprzeczkę. Patrzcie. Dwa razy się odbiła. Widzieliście to? Ja cię kręcę. Co? Ale ona nas ciśnie. To rzut karny, kto jest po tobie? Patryk, obroń to, bo będzie na... Wiem. Jak ona strzeli, będzie na ostatnim polu. Niszczy nas? Kurczę, tylko trochę wieje, to będzie mi na wiatru. Czekajcie, bo mam pomysł, patyczek. Zobaczcie. O, teraz nie poleci. Okej. Okay. Wow. Ale ona nie strzeli przez to. Ha, dobre. Nie ma! Dobra! Ja wiesz, ja to wiedziałem, że ono broni, bo to jest 10-letnie doświadczenie zawodnika na bramce. Siedź. No w końcu wyszedł! Tak, okienko! Ej! O nie! Poprzeczka, losujemy Michał, losujemy. O damn. Czy tym razem przeczytaj mi to. Minus 2 pola? Przesuwam kogoś minus 1 pole. na 2, tak? Minus 1 pole. Wiesz co, Michał? Już się bałem, że to będę ja. Nie, tak. Ledwo co strzeliłeś to poprzeczkę. No tak. Ledwo co? Nie zgodzę się z tym. To było najprostsze w moim życiu wyzwanie. Jestem bardzo niezadowolony. Co? Niezadowolony jesteś z tego, że cię przesunąłem? Tak, było to bardzo nie fair. Bo co, bo za długo tu cisnąłeś, tak? Tak. Ale ty za dobry jesteś. Nie no, rozumiem. Rozumiesz to, tak. Nadgonię. Nadgonisz. Nie no, Jezus Maria, pół godziny ustawiałem tą piłkę tutaj. Poszedłeś sobie i akurat ustawiłem i musiała tak olatać. O kurde, jeszcze w okienko! Jak strzelisz, to wygrałaś. Jak nie strzeli, to jeszcze mam szansę. Ja ciągle na okienku zostałem, ciągle w poprzeczki trawiącym okienku. Dobra, Lena, czy to jest ten moment? Czy kończymy tę całą hardkorową siódemkę? Czy Lena nas rozwali? To jeszcze nie tak. Nie! Otóż... Jeszcze gramy! Jeszcze gramy! Macie farta, forę nam daje. Bo może mi się wyłączył mikrofon. A co? No bo tak czuję coś tam. W kościach czuję. Nagrywam. No cały czas, dobrze. Cały odcinek poszedł na marne, moje wszystkie monologi. Od początku. Ja tutaj ciężko rozmawiam. Dawaj. Tak. Jest. Było. Wraca na okienko. Ciśnie dalej. Jeszcze nie wyszedłem z tego okienka. Kurde! Kurde, to ja już tylko tu zostałem. Kurde! No, leci jak burza. 10-letnie doświadczenie. Pamiętajcie o tym. 10-letnie doświadczenie w 9 lat. Będzie trzecie pole z rzędu? Zobaczymy. Kurde! 3 pola z rzędu. Co leci? Prawda jest taka, że on tyle razy strzelił już z tych słupków, z tych okienek, tam jeszcze skrętka, że gdyby nie to, że go cofaliśmy o pola, to już by dawno wygrał. Pewnie tak. Kurde, to ja to bronię dla was. Jeszcze okno strzelił takie. Dobry jest ten młody chłopak. Nie ma! Idziemy dalej! To teraz ja! Brzezicko. Można teraz ja was wyprzedzę! Teraz Brzezicko. 4 pola do przodu poleciał, kurde, co za gość! No, to była dobra pasa. Jezu! Ja to zostanę na wieki! No, Michał coś nie może. Michał coś nie... No! Nie. No i pizdu. I Michał sobie zrobił wycieczkę. Ej ty, no nie bądź taki drewniak! Poprzeczka! Losujesz! Masz dodatkowe 2 próby, ale to teraz? Teraz, no. No! Zrobił to! Ja bronię? Nie, po główce jest kto? Lena. O Jezu. Lena, bronisz! To nie ma szans w ogóle. Ja mogę wygrać jak strzelę. Jeszcze jest wkrętka, pamiętaj. Tak, tak. Gotowa? Nie. Co dajesz fory? Nie dałem foru. Po prostu strzeliłem z zewnętrznej stopy pod kątem 13 stopni, nie uwzględniając prędkości wiatru. A prędkość światła uwzględniłeś? Myślę 99 000. Dobra, czy Lena z nami zakończy? Nie, bo to jest wiatr. To jest wiatr. To są zimne ręce, to jest katar, to jest tyle... Ale co, no wiatr ci pomoże? Wiatr wieje tam. Ona zabiła mnie wzrokiem teraz. To był ten moment. Nie ma, gramy dalej! Jest, gramy dalej, panowie! Michał, musisz trafić, musisz nas dogonić. No kurde. Ileż możesz siedzieć tutaj na tym słupku? No, ale poprzeczki. Jezu, nie no, coś pozytywnego. Plus 1 pole. Dobrze! Czyli deskorolka. Idę do was! Michał, tak jak to okienko, pamiętasz? No. Nie ma. 3 strzały nie mogą się udać, żebym tam do nich doszedł. Zawsze trafiam swoją piłką, teraz mam znowu piłkę. Znam ją jak własną kieszeń. Byliśmy razem na obiedzie u prezydenta. Ja chyba tego obiadu nie pamiętam. Następny proszę. Są 3 szanse na wygraną. Słupek, losujemy! No, jak będzie +1, to wygrałaś. To będzie śmiesznie. Strzelasz w poprzeczkę, trafisz plus pole, nie. No to masz szansę. Jeśli Lena trafi w poprzeczkę, to wygra. Jeśli nie trafi, wraca na karny. A to jest koniec. To jest koniec. Jezu, wygrałaś! Przykro. Przykro? Czemu przykro? Słuchajcie, no przykro, że ja... No to rozwaliłem. Sorry, Patryk, sorry. 10-letnie doświadczenie, nie udało ci się. Co na tym powiem? Była lepsza po prostu. To był ostatni odcinek wielkiego orlikowania dzisiaj. What? Tak, bo widzimy się jutro! Nie było tego, strzał taką piłeczką z połowy boiska. To jest ten złoty strzał, którego nie było. Tutaj patrz, bo to jest złoty strzał. Dawaj, dawaj, ucieka! Ucieka! Uwaga, piłkę otrzymuje autor tego komentarza. Gratuluję, odezwij się w komentarzu, jak mamy się z Tobą skontaktować. Najlepiej podaj swojego Instagrama lub maila, a my do Ciebie napiszemy i wyślemy piłkę. No i mamy dla Was kolejną piłkę. Żeby otrzymać piłkę od wielkich orlikowców, wystarczy, że zrobisz dwie proste rzeczy. Zasubskrybujesz kanał Brzezik Freestyle i napiszesz pod tym filmem wielcy orlikowcy. Wielcy orlikowcy to nasza ekipa, Ty nam pomożesz się rozwinąć, a my w zamian damy Ci piłkę. Fajny układ? No pewnie, że fajny. Pod koniec stycznia w jednym odcinku wybierzemy komentarz, który otrzyma tę piłeczkę.